Ale posłowie PiSu prosili tak: panie przewodniczący, my byśmy chcieli troszkę się dowiedzieć o tym in vitro, o tym wysłuchaniu, żebyśmy mogli coś się dowiedzieć, panie ministrze. No dobra, no to wam troszeczkę powiem. Szanowni państwo, posłowie PiSu, wszystko zaczęło się od mikroskopu. Mikroskop wynaleziono w 1590 roku. Wiecie, co to jest mikroskop? Teraz rok 1667. Gdy pierwszy raz pod mikroskopem taki naukowiec Anton Leeuwenhoek zobaczył, zatkajcie uszy, plemnika. 150 lat później wykryli komórkę jajową, a w 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko z in vitro. Louis ma dzisiaj 45 lat.